Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Widzawa Łódź. Dzisiaj w studiu z nami nasi goście Mariusz Rybicki oraz Radosław Bartoszewicz. Witam panowie. Witam. Słuchajcie, już koniec pierwszej części tak naprawdę sezonu, już koniec rundy jesiennej. Co teraz? Niedługo już wiosna, a w międzyczasie przyszedł okres przygotowawczy. Będzie czas na relaks raczej, czy na ciężką pracę? Jak to wygląda? No na pewno dostaniemy jakieś rozpiski na ten czas wolny i to nie będzie taki typowy relaks, taki typowy wypoczynek dla nas. Dostaniemy każdy indywidualny harmonogram i będziemy wypełniać ten plan, żeby wracając być dobrze przygotowanym i wejść lepiej w sezon. A uważacie, że nie jesteście dobrze przygotowani obecnie, czy mimo wszystko jest coś, co należy jeszcze poprawić w grze? Znaczy zawsze jest coś do poprawy. No to będzie okres, na początku na pewno trochę odpoczniemy. Wiadomo, że nie można się zaniedbać i w ogóle się nie ruszać przez te 3 tygodnie, ale później wrócimy wypoczęci i weźmiemy się do pracy. Zawsze jest coś do poprawy. No, tutaj nie uważamy, że jesteśmy źle przygotowani. To przecież będzie okres treningów i przygotowania do kolejnej rundy, więc a w grze zawsze jest coś do poprawy. No właśnie, niedługo święta, Wielkanoc, już trochę pomijając ten aspekt, święto Bożego Narodzenia. I czujecie już tą atmosferę świąt? Już wam się włącza taki czerwony sygnał, że czas zakupować prezenty, czas się przygotować do tych wielkich wydarzeń? No ja już jestem przygotowany, już nawet tą choinkę ubraną i przystrojony dom, ale to ze względu, że na dzieci, bo przystroiliśmy u siebie dom, ale wyjeżdżamy nad morze w moje rodzinne strony. Więc ja już święta czuję, już prezenty przygotowane, więc wcześniej z żoną wszystko załatwiliśmy. Właśnie, a to Mariuszu, jak tam przygotowania? No nie może jeszcze nie szuć, bo jeszcze tej choinki w domu nie mam. Myślę, że na dniach jakoś razem z mamą pojedziemy i z ojcem i zakupimy tą choinkę i ubierzemy wspólnie i myślę, że te święta miło spędzimy. No właśnie, prezenty już zakupione, czy jeszcze nie? Bo niektórzy uważają, że to jest właśnie teraz najlepszy okres na zakupowanie prezentów, bo później na ostatnią chwilę rzuca się multum ludzi do sklepu i będą kolejki. Ja już przezornie wcześniej załatwiliśmy to, więc ja już jestem organizacyjnie zapięte wszystko na ostatni guzik. Ty również? No mi jeszcze trochę zostało tam do obskoczenia kilka sklepów, ale coś tam już mam przygotowanego, ale myślę, że jeszcze ruszę na miasto coś zakupić. Właśnie, wiosna coraz bliżej i wiele zespołów chce się odrodzić, prawda? Jest mnóstwo zespołów, które uważają, że runda jesienna to jest jeszcze taka, w której rozpoznają, na co stać przeciwników, a runda wiosenna to już jest okres takiej totalnej walki. Też tak uważacie, że faktycznie ta pierwsza część sezonu to jest taki okres, kiedy się poznaje przeciwników, a później już w tej drugiej części już się walczy na całego? No, na pewno, no to jest dopiero, mówię, pierwsza część sezonu za nami. Tutaj można tylko to podzielić, że to już jest koniec pewnego etapu, ale liczy się całość, liczy się to, w jakim miejscu się będzie na koniec sezonu, a nie w połowie sezonu, to jest mniej ważne. Chociaż wiadomo, zawsze jak jest się wyżej, to jest spokój, czy jest to jakiś tam komfort psychiczny, ale z drugiej strony to też czasem usypia, więc mówię, trzeba się skupić przede wszystkim na tym, żeby na koniec sezonu być jak najwyżej. Właśnie obecna lokata po pierwszej części jest dla ciebie istotna, na przykład Mariusz? Myślę, że tak, bo to jak lokatę zajmiemy przez tą pierwszą rundę, będzie dawało sygnał, jak będziemy grać i jak będziemy myśleć o drugiej rundzie. Rozmawiajmy o innych zespołach teraz. Na czele po tej rundzie jesiennej jest Legia Warszawa, na samym dole jest GKS Bohatów. To są zespoły, które diametralnie się różnią, czy jednak może się zdarzyć tak, że GKS może wygrać z Legią, która jest dość mocna w tym sezonie? No, mecz meczowy nierówny. To jest kwestia dyspozycji dnia, większej koncentracji, tego, czy przeciwnik nie podejdzie na poważnie, nie zlekceważy drugiego przeciwnika. Z tym musi się Legia uporać, jeśli jak będzie grała z Bełchatowem, ale to jest Legia, no jak widać, to jest klasowy zespół. No, nie przypadkiem są na pierwszym miejscu w tabeli, a poza tym świetnie grają, więc nie ma tutaj przypadku. A z kolei Bełchatów no mają bardzo mało punktów. No, nie chcę mówić, że lepiej grają niż tyle, co punktów zebrali, bo są tego jakieś konsekwencje, można powiedzieć, że ktoś ładnie gra, ale nie wygrywa, bądź odwrotnie. Przecież ale zawsze na pierwszym miejscu jest ten wynik, więc jeden i drugi zespół jest w tym miejscu, gdzie powinien być.
Cały czas w pamięci mam słowa, które na swoim blogu napisał Kamil Kosowski, że Widzew to nie jest drużyna, która utrzyma się w tym sezonie, a tak jak KS Bełchatów mimo wszystko będzie grał już w następnym roku, w następnych rozgrywkach nadal w Ekstraklasie, a to chyba na to się nie zapowiada, prawda? Te marna ilość punktów GKS-u chyba jest dość kompromitująca, bo ich mają naprawdę bardzo mało. Co do punktów GKS-u i ich sytuacji, to oni muszą się skupić na tym, co będą robić i jakie sobie cele stawiają, a u nas no, nie możemy patrzeć tylko na te zespoły, które są pod nami. No, chcemy jak najszybciej zapewnić sobie byt w tej lidze i spokojnie grać, a przede wszystkim poprawić jakość tej gry. Czyli głównym celem jest utrzymanie bytu w lidze, a później macie ochotę sięgnąć po coś więcej, jeśli będzie taka możliwość? No, przede wszystkim poprawić grę, bo zawsze jest coś do poprawy. Nawet jakby zespół, który jest na samym czubie tabeli. Zawsze są niuanse, zawsze są rzeczy, które można poprawić i lepiej wykonać. Mariuszu, mówi się o tym, że gdybyś, takie mam do Ciebie pytanie, gdyby była taka sytuacja, że dostałbyś propozycję na przykład z takiego klubu jak Legia Warszawa, który obecnie jest na szczycie tabeli, odszedłbyś z Widzewa, bo wiele osób właśnie nęci i korci to pytanie i chcą znać odpowiedź. No tak, dużo było pytań na ten temat. Ja osobiście staram w ogóle się o tym nie myślę i takiej oferty nigdy nie dostałem i skupiam się tylko i wyłącznie na grze dla drużyny Widzewa i to jest tylko w mojej głowie. Nigdy o tym nie myślałeś? Tak nawet gdzieś tam chwilami, że warto byłoby może się przenieść do jakiegoś innego klubu? No na pewno każdy zawodnik ma swoje ambicje i chce grać jak najwyżej. Czy to będzie, nie wiem, Legia, czy jakiś inny klub, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby się rozwijać piłkarsko i... Tak, ja na razie jestem w takim miejscu, że jestem tu bardzo dobrze w Widzewie, chcę się tutaj rozwijać i tu dalej grać. Słuchajcie, nie wiem, obserwujecie mecze innych zespołów niż oczywiście, no nasze mecze to oczywiście analizujecie po każdym spotkaniu, natomiast mecze innych zespołów oczywiście również chyba, prawda? Ich postawy w rundzie, w sezonie. Mhm. Powiedzcie mi, jak to wygląda? Czy Widzew jest na odpowiednim miejscu, jeśli chodzi o teraz tą pierwszą część? Czy powinniście być wyżej, niżej? Jak to wygląda? Nie chcę, żeby to dobrze zabrzmiało. Każdy jest na tym miejscu, na jakie zasłużył. Na tyle punktów, ile zdobył i tyle meczy, ile wygrał, ile zremisował. To wszystko się kalkuluje i kto na tyle zapracował, w takim miejscu jest. Więc tutaj nie można mówić, czy ktoś zasłużył, a ktoś nie zasłużył. No, nikt za darmo tych punktów nie oddawał. Każdy punkt został ciężko wywalczony, zarówno przez Widzew, jak i inne drużyny, więc tutaj nie można mówić, czy ktoś jest na zasłużonym miejscu, w dobrym, a ktoś w złym. Każdy pracował na to ciężko. Ale mówię, to jest dopiero początek, to jest dopiero półmetek za nami. Bardzo ważna będzie następna runda i mówię, to co jest teraz, to jest dopiero połowa roboty, a mówię, ale cały sezon będzie podsumowaniem na koniec czerwca. Słuchajcie, Łukasz Broś dostał powołanie do reprezentacji. Jak reaguje? Nie miałem przyjemności z nim porozmawiać, a chętnie bym się dowiedział właśnie, czy to jest euforia, bo już kiedyś dostał taką propozycję, ale jest to kontuzja sprawiła, że nie mógł zagrać. Teraz jest zupełnie inaczej. To jest doświadczony zawodnik, no też nie jest jakimś młodzieniaszkiem, żeby, czy tam nawet jak ktoś jest młody i dostanie powołanie, to myślę, że nie skacze tam pod sufit i nie wariuje, każdy to na spokojnie przyjmuje, no bo przecież powołanie to jedno, a druga rzecz, dobrze się na nim zaprezentować. No, Łukasz to doświadczony zawodnik, zasłużył swoją postawą na to, żeby takie powołanie otrzymać. Dla nas to jest tym bardziej dumni jesteśmy i szczęśliwi, że taki zawodnik, jeden z nas, dostał powołanie. Wiele osób mówi, że jesteś jednym z takich największych młodych talentów, jeśli chodzi właśnie o naszą Ekstraklasę. Zgadzasz się z tym? Jakoś czujesz to, że faktycznie przeciwnicy, naprzeciw którym wychodzisz podczas meczu, mimo że bardziej doświadczeni, jednak są do grania? Nie, ja wcale do tego tak nie podchodzę. Ja myślę, że to są inni, mówią tak, po jednym meczu czy po dwóch, jak może jak się jakąś dobrą akcję wykona, to nie wszystko, tak, bo trzeba ten jednak poziom utrzymywać i każdy młody zawodnik pokazuje swoją wartość właśnie w ten sposób, jak ten poziom podczas całej rundy, podczas całego sezonu utrzymuje i potrafi grać cały czas na tym równym poziomie, a zawodnik, który ma raz lepsze, raz gorsze występy, to jeszcze to jest zawodnik, który musi nad sobą dużo pracować. Jak uważacie, co było najmocniejszą stroną Widzewa teraz po tej pierwszej części sezonu? Co było tym najmocniejszym waszym punktem, który sprawiał, że jednak te mecze wyglądały tak, nie inaczej?
zespołu właśnie. To, że każdy bardziej myślał o tym, żeby pracować dla zespołu niż o własnych ambicjach i własnym spełnieniu celu, czy jakiejś jednej dobrej akcji, jednym dobrym meczu, tylko każdy realizował to, żeby drużyna jak najlepiej wyglądała. Właśnie, to chyba nie jest tak łatwo pogodzić, bo wiadomo, byli młodzi, bardzo młodzi zawodnicy, tacy jak chociażby Mariusz, bardzo doświadczeni zawodnicy, tak jak chociażby Łukasz Broś, a czasem ciężko współgrać. Sam fakt, że to jest taka różnica w sumie wieku, taka różnica doświadczenia. Mimo wszystko chyba widzę, że to się nie, nie zawsze tak jest, nie zawsze. Tak jakbym tego nie rozgraniczał. No, jeśli ten starszy ma na tyle cierpliwości i takiej rozwagi w sobie i czegoś takiego, żeby temu młodemu podpowiedzieć, a on chce słuchać, czy potrafią się dogadać, o tak, bo tak samo ten młodszy może się od starszego uczyć i w drugą stronę, ten starszy zawodnik też może coś dobrego podejrzeć w młodszym, więc mówię, to jest wszystko opiera się na tym, na współpracy i na zespole, a to jest najważniejsze, bo przecież piłka to gra zespołowa. Mariusz, co ci daje gra w Widzewie? Przede wszystkim spełnienie i daje mi to uczucie, że mogę robić to, co kocham i że dostanę się do takiego klubu, to jest dla mnie osobiście bardzo duże wyróżnienie. I fajnie, że mogę grać w tych barwach i jestem bardzo z tego zadowolony. A to jest kolejny etap, załóżmy, do jakiegoś mocniejszego zespołu? Chciałbyś, załóżmy, grać gdzieś za granicą? Jakaś nieulubiona liga? No, jak już wcześniej wspomniałem, no każdy ma zawodnik ambicje, by grać jak najwyżej. Ulubioną ligą jest osobiście liga hiszpańska, tak, ale myślę, że o tym to jeszcze spokojnie i dużo pracy przede mną, żeby w takiej lidze wylądować. Myślę, że przede wszystkim muszę tutaj udowodnić Widzewie i pokazać się z bardzo dobrej strony, by dopiero myśleć o takich sprawach. Mówisz liga hiszpańska, to raczej Barcelona, Real, bo to są głównie faworyci, może jakiś inny zespół? No Barcelona, Real to na razie mi się delikatnie nie mieści w głowie, że tak powiem, bo to są kluby z innej galaktyki, tak? I zupełnie inna praca tam jest. Ale tak hipotetycznie, gdyby była taka sytuacja, że faktycznie mógłbyś do któregoś z tych klubów przejść. Albo może inaczej, twój faworyt, jeśli chodzi o te dwa kluby? No to Barcelona, tak? Bo zawsze kibicowałem Barcelonie. Zawsze się spierają ze znajomymi czy z innymi, że ta Barcelona jest lepsza i gra lepiej od Realu. Ale oczywiście to są takie tylko i wyłącznie nasze zgryzy. Ale tak, moim takim klubem w lidze hiszpańskim najlepszym jest Barcelona. Myślę, że sporo osób, szczególnie w mediach, mówi o tym, że trener Mroczkowski to jest taki właśnie trener, który potrafi poprowadzić zawodnika, szczególnie młodego. Ma bardzo, bardzo dobre podejście do młodzieży i bardzo dobrze rozumie tą młodzież. Faktycznie jest tak, że wy jako młodzi piłkarze dobrze, świetnie rozumiecie się z trenerem Mroczkowskim, bo wie, jak do was podejść? Tak, na pewno. Bardzo, bardzo fajnie mi się trenuje, pracuje z trenerem Mroczkowskim. Bardzo dobry psycholog moim zdaniem i współpraca z nim to jest jeden z takich najfajniejszych momentu mojego życia piłkarskiego, na który zwrócę w przyszłości uwagę. Właśnie, bo są różni trenerzy, prawda? Jedni stoją spokojnie przy linii, zero, nie pokazują w ogóle zero emocji. Są zupełnie też tacy, którzy gestykulują, są takimi wulkanami energii, jak chociażby Jose Mourinho. U nas w Polsce do jakiego typu właśnie trenera zaliczylibyście trenera Mroczkowskiego? Raczej taki spokojny, czy taki impulsywny, wybuchowy? Nie wiem, wybuchowy. No, różne są sytuacje. Jedno to jest jak jest zachowanie, które łapie kamera, a drugie to jest w szatni. Trener Mroczkowski to jest trener Mroczkowski i tyle. Tutaj do żadnych kategorii bym go nie zaliczał. Jest jak każda osoba, jest jeden na swoim rodzaju i tyle. Słuchajcie, jeśli chodzi o zawodników, którzy ewentualnie mogliby zagrać w Widzewie, którzy grają obecnie w innych klubach ekstraklasy, kogo tak jakbyście widzieli u nas w klubie? No i to już to wychodzenie daleko w przyszłość. To zadecyduje sztab szkoleniowy i to, kto będzie potrzebny i kto będzie do wzięcia i kto będzie chciał przyjść. No wiele tutaj rzeczy odegra rolę, kto się tutaj znajdzie. A widzielibyście kogoś takiego? Może nie macie jakiegoś takiego? Nie, nie chciałbym tutaj mówić, kogo bym przymierzał, kogo bym nie przymierzał. To jest już nie nasza rola. Mówiliśmy o najmocniejszym punkcie, czyli o tej zespołowości, a najsłabszy punkt, jak uważacie? Trochę tak krytycznie, ale najsłabszy punkt w tej części sezonu naszego klubu. Momenty braku koncentracji. To dużo, dużo nas kosztowało w kilku meczach utraty punktów, gdzie później trzeba było gonić wynik i czasem czegoś brakowało, tego właśnie, tej konsekwencji już później. I to myślę było jedną z głównych przyczyn porażek, które nam się przytrafiły. Właśnie w ostatnim meczu z Podbeskidziem dwie bramki stracone w przeciągu 3 minut. Wcześniej mecz z Wisłą, bardzo szybko stracona bramka, brak koncentracji. Czy bo czasem to wygląda tak, no, z perspektywy tutaj widzę, że wychodzicie trochę spięci na początku meczu. To nie jest jakaś taka luźna gra. Czujecie to, że faktycznie tak jest? Czy się mylą ludzie?
nie wiem, czy spięci. No, ciężko to powiedzieć, że z boku inaczej to wygląda niż jak jest się na boisku. Bardziej bym to sprowadził do momentu koncentracji, bo tak samo mówię, trzeba, to jest trudne właśnie w piłce utrzymać to od pierwszej minuty do ostatniej minuty koncentracji i w każdym momencie, żeby była na wysokim poziomie. Nam się niestety zdarzyły takie momenty, gdzie było tego brak. Żeby być klasowym zespołem, to trzeba to jednak mieć na wysokim poziomie. Mariuszu, ty z początku nie wchodziłeś na całe spotkania, byłeś jako rezerwowy, tak można powiedzieć, dobijałeś drużynę przeciwną tym napływem świeżych sił, a zagrałeś kilka meczów naprawdę przez 90 minut. Jesteś zadowolony z swoich występów? To znaczy, mówiłem o tym poziomie, że trzeba go cały czas utrzymywać, tak? Raz się gra lepiej, raz gorzej. Myślę, że tą rundę zaliczyłem właśnie do takich, że miałem takie mecze i takie momenty, że naprawdę fajnie to wyglądało, a też miałem takie momenty, że mogłem zupełnie inaczej i lepiej się zachować na tym boisku. I myślę, że nad tym jeszcze trzeba popracować, żebym tą formę ustabilizował w końcu. I w przyszłej rundzie już utrzymałeś tą równą formę i grał na dobrym poziomie i dawał tym jakąś drużynę. Właśnie jakiś mecz, który szczególnie ci zapadnie w pamięć? Jakiś dobry występ, który szczególnie ci zapadnie w pamięć? No na pewno mecz z Jagiellonią Białystok, to jest chyba jeden z takich lepszych meczy w Ekstraklasie, których zagrałem. Bardzo byłem zadowolony z tego meczu, bo dałem dobrą jakość drużynie. Przede wszystkim strzeliłem bramkę, która dawała nam nadzieję na to, że możemy dogonić wyniki i powalczyć o coś więcej. I myślę, że ten mecz osobiście jest takim fajnym w moim wykonaniu. Mam takie też pytanie. Dobre wejścia, też dobre momenty, gdzie były, no tak jak mówiłeś, były zmiany. Tutaj trzeba pochwalić Mariusza za to, że dawał wtedy bardzo dużo drużynie, strzelał bramki, czy były to dobre akcje. No. Wiele osób przed sezonem właśnie wieszało psy na widzowie, mówiąc, że to jest zespół, który jest zbudowany, tak można powiedzieć, na ostatnią chwilę, na szybko. Jest pełno młodych zawodników, którzy nie wiadomo, czy się sprawdzą, którzy nie są doświadczeni. Zawsze było takie ryzyko, że jednak ten sezon nie będzie wyglądał dobrze, a początek był wręcz fenomenalny. Słuchajcie, 4 mecze, komplet punktów w każdym. Odczuwaliście to, że z każdym meczem na samym początku było coraz lepiej? Czy coraz lepiej? No ta seria była fajna, no. Fajne były te zwycięstwa i mówię, wtedy koncentrowaliśmy się, widać było, że ta koncentracja była na wysokim poziomie i wszyscy grali zespołowo, czego później troszeczkę zabrakło w kolejnych meczach. A to, że ktoś przed sezonem mówi, czy tam spekuluje, że ktoś może spaść, może coś wygrać, no to są spekulacje. Każdy ma do tego prawo i wiadomo, tutaj miał takie argumenty, że zespół został w 80% zmieniony całkowicie, więc prawdopodobieństwo tego, że będzie wyglądał tak, a nie inaczej, każdy może swoją opinię wyrazić, ale to najważniejsze jest to, co na boisku, więc mówię tutaj. Każdy może powiedzieć, co chce, ale decyduje ten, kto gra. Mariusz, mam do ciebie jeszcze tak na zakończenie jedno pytanie, bo w internecie wiele osób mówi, że jesteś bardzo podobny do Neymara. Jakoś się do tego odniesiesz? Słyszałeś w ogóle takie słowa? Tak, tak, często się z tym spotykam. No, pewnie za sprawą mojej fryzury, którą często sobie tak stylizowałem, prawie tak jak on, można by rzec, ale tak nie uważam, ponieważ ja uważam, że mam swój styl i Neymar to jest Neymar, ja to jestem ja i na pewno jemu ciężko dorównać. Jeśli chodzi o piłkarsko, tak, ale ja też nie robię się na niego i nie chcę być tak jak on. Był 4. odcinek magazynu Wizowa Łódź. Na kolejny zapraszamy tuż przed rozpoczęciem drugiej części sezonu, w którym to podsumujemy okres przygotowawczy Widzewa i sprawdzimy, w jaki sposób nasi piłkarze są gotowi do drugiej części sezonu.